Cześć kochani, dzisiaj nie za bardzo takie miłe informacje. Trochę mi się choruje, a nawet bym powiedziała, że trochę bardzo. Dzisiaj miałam w ogóle straszny dzień, który zaczął się od 5 rano, skończył się, teraz jest pierwsza chyba 20, nie wiem, bo nie kontroluję zegarka co 5 minut. Powiem wam, masakra. Chciałam coś wam powiedzieć, że zostałam dzisiaj posądzona o niefer, o nieszczerość. Jednak nie jest to prawdą. Wstałam rano o 5, słuchajcie. Po prostu masakra, co się działo dzisiaj. Miałam termin na 8 w szpitalu. O 10 wyjechałam z domu. Potem się okazało, że nie mam paliwa. Musiałam się wrócić do Polski i dotankować. Potem byłam w zakładzie pogrzebowym, bo sobie pomyślałam, że różnie to tam w życiu jest i nie chciałabym sprawiać kłopotu moim dzieciom i mojej rodzinie. Potem pojechałam do szpitala załatwić swoje sprawy zdrowotne. Później byłam też w takim mieście odleglejszym, zobaczyć następne sprawy zdrowotne. Potem pojechałam po syna, potem byłam znowu 150 km gdzie indziej, sprawy biznesowe. Wróciłam do domu, była 22:30, a jeszcze mam bardzo wredną sąsiadkę, niestety Niemkę, która zrobiła taki cyrk, że musiałam wezwać policję. No i niestety zrobiłam jej sprawę w sądzie, bo walnęła mnie. Okazało się orzechem laskowym, a ja myślałam, że kamieniem. Przywaliła mi w głowę i wybiła mi niestety szybę na balkonie. I po tym wszystkim zrobiło mi się niedobrze. No i jeszcze są osoby, które twierdzą, że gdzieś tam czas mi się nie zgadzał dokładnie, że gdzieś tam kogoś skrzywdziłam emocjonalnie, bo nie dotrzymałam słowa. No wiecie, po prostu prostuję to. Sorry za pewne rzeczy, ale niestety dzisiaj chyba był jeden z najtrudniejszych dni w moim życiu. Nie ogarniam, co się w ogóle dzisiaj wydarzyło. Fabian przerażona płakała, przed chwilą zasnęła. Słuchajcie, bardzo was przepraszam, że nie publikuję zbyt wiele, ale muszę ogarnąć swoje zdrowie, bo jeżeli nie ogarnę swojego zdrowia, nic nie będzie. Trzymajcie się, postaram się więcej. Nie wiem, czy dobrze robię, że takie coś publikuję, ale czasami trzeba po prostu wyrzygać, co człowieka boli, tą całą prawdę, bo jest mi strasznie przykro. I ciężko. Jak wiecie, mam tylko Fabienne, mam syna. Jednego, który jeszcze jest ze mną w domu, drugi się wyprowadził do dziewczyny, kocha teraz tylko ją. Jestem trudną osobą, jeżeli chodzi o przyjaźnie. Bo wiecie, kocha się ludzi zdrowych, wspaniałych i bogatych. No, a ja może jestem wspaniała w jakiś tam sposób, bo walczę o to życie, ale nie jestem ani bogata, ani zdrowa. Sorry, że się wyrczę, wystawię to. Nie wiem, czy tego nie zabiorę później. Ale chciałabym, żebyście zrozumieli, że bardzo bym chciała mieć więcej czasu dla was, bo kocham to. Ale niestety czasami też no nie idzie mi zbyt dobrze z tym walczeniem o to zdrowie i życie, bo jakoś to nie współgra. Popieprzone jest to wszystko, słuchajcie. Nie mogę spać w ogóle po nocach, ale mam jeszcze lepszy numer. W ogóle nie mam pojęcia, jak robić te filmiki. Ogólnie jestem pozytywną osobą. Chciałabym wam dawać szczęście, pozytywną energię. Nie wiem,
dlaczego w życiu się zdarzają różne sytuacje. Wiem, że nie jestem też sama, inni ludzie też chorują. Są młodzi ludzie, dzieci umierają na raka, na różne choroby, ale powiem wam, nie jest lekko starać się dawać ludziom szczęście, gdzie człowiek sam naprawdę czasami nie wiem, jak się nazywam. Słuchajcie, nagrałam fajny materiał, robiłam koleżance twarz, robiłam jej włosy, w ogóle całą przemianę jej robiłam, robiłam jej i włosy, i twarz, i paznokcie. Zostały mi jeszcze brwi, w ogóle jakoś tak, nie wiem, durnowato, żeśmy się zagadały, bardzo się dogadywałyśmy fajnie, no i takie miałam, nie wiem, zauważyłam po prostu na końcu, że te brwi są takie, wiecie, wielkie jak u Breżniewa i w ogóle jej nie pasują. Mam materiał, jak to jakoś tam posklejam, słuchajcie, bo jestem w procesie uczenia się tego wszystkiego, ponieważ, wiecie, Kacper mówi, jesteś zajebista, chodź się pokaż, a ja nigdy tego nie robiłam, więc nie potrafię pewnych rzeczy zrobić, uczę się pracować na tych wszystkich jakichś tam programikach, nie umiem robić tych, wiecie, tych skórek, czy jak to się tam nazywa i no, ten czas mam taki ograniczony, bo wszędzie daleko, ale obiecuję wam, że będę się bardziej starać, bo chcę, abyście poznali to takie wspaniałe życie, które potrafię też mieć pomimo tych ciężkich czasów. Nie myślcie sobie, że życzę, żebyście się nade mną litowali po prostu. Powiem wam, cieszcie się, póki jesteście zdrowi. Szanujcie siebie, życie. I mam też fajny materiał, który nagrałam w szkole muzycznej, który mówi właśnie o tym, jak być beauty, o co chodzi z tym całym beauty. Siedzę w kuchni, wszyscy śpią. Wiecie, te beauty to też jest taki temat, na który chcę poświęcić dużo czasu, bo nie są to tylko kosmetyki, tak? Wiecie, człowiek jest szczęśliwy, to też jest beauty. Nie wiem, czy to w ogóle jest dobry materiał, żeby wam pokazać. Bo generalnie to wyje, ale jestem naturalna. I wiecie, co jest dla mnie najważniejsze? Że nigdy nie kłamię. Chociaż często jest ciężko, żeby ktoś był szczery, uczciwy. Ja w ogóle powiem wam, jeżeli chodzi o jakiś tam czas, to mam wypełniony go od 5 rano do 2 w nocy. I zdarzały mi się takie sytuacje jak wczoraj, że wychodzę z domu 2 godziny za późno, potem jadę już do danej miejscowości, nagle patrzę, nie mam paliwa. No po prostu mam głowę pełną pomysłów, jak jadę autem, myślę o was. Chciałabym wam jak najwięcej przekazać, a później okazuje się, że ja nie mam czasu, nie mam miejsca, ponieważ w moim pokoju, w którym nagrywam, śpi Fabien i gdzieś to wszystko, tak powiem wam, ostatnio mi nie wychodzi, ale postaram się naprawdę, bo chciałabym wam przekazać moją wiedzę przede wszystkim i to, co się nauczyłam przez tyle lat, mojego doświadczenia. Słuchajcie, wiedzę można chłonąć, tak? Można ją przeczytać w książkach, można się jej nauczyć, ale doświadczenie, które ja mam w sobie przez ostatnie 30 lat w takich branżach trudnych, gdzie nawet sobie nie wyobrażacie pewnie o jakiej branży mówię, bo nie jest to branża związana w ogóle z beauty, nie jest to branża sportowa, ale branża, która pokazuje prawdziwe życie. I chciałabym wam to wszystko przekazać i dlatego bardzo proszę, subskrybujcie mój kanał, bo nie umiem nagrywać filmików, ale umiem włączyć live'a. I powiem wam, no nie myślcie sobie, że jestem downem totalnym, tak? Ale gdzieś jak nagram filmik, muszę go później gdzieś tam coś obrobić, później muszę go właśnie tam zatytułować, opisać, bla, 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 bla. Słuchajcie, i to już jest dla mnie za dużo czasu, bo wtedy na przykład nie mam kiedy się przespać. A chciałabym wam i tak to przekazać. A jakbym robiła live'y, to po prostu, słuchajcie, jak robię cośkolwiek
I myślę, że może być dla Was ciekawe, to wtedy odpalam telefon i robimy live'a, ale niestety ogranicza mnie wymóg YouTube, który mówi 1000 subskrybentów. Mam ich na razie 250 parę. Dziękuję za każdego subskrybenta. Jesteście kochani, wspaniali i no nie ukrywam, dajecie mi siłę. No dzisiaj z gadaniem to nie bardzo. No tak, ale trzeba się ogarnąć. I powiem Wam, bardzo bym chciała mieć te 1000 subskrybentów, więc kochani, subskrybujcie, bo na live'ach to by się działo, bo wiecie, zawsze jest akcja, obojętnie czy robię twarz, czy paznokcie, czy włosy. Moje życie jest pełne burzliwych sytuacji. Myślę, że nawet, wiecie, te live'y to byłyby dla Was bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że będą Wam się podobać oczywiście, bo wiecie, gwarancji nie ma, tak? Na live'ie nie ma jakiegoś tam, że wytnę, bo ktoś powiedział K albo coś tam, a moje klientki często się śmieją, też mówią różne słowa, które generalnie gdzieś ciągle zawsze nie mówcie. Słuchajcie, psy, koty, papugi, świnki morskie, wszystko mam w domu. Dzieciaki na treningach też jest fajnie live'a zrobić, bo pytam się wtedy oficjalnie, czy dziewczyny wyrażają zgodę, aby to opublikować. One mówią tak, a słuchajcie, gdzieś tam później nagram filmik, wysyłam im, pytam, wyrażacie zgodę, a wiesz co, jednak nie, coś tam. A tu zawsze coś się dzieje, nie? Na tych live'ach to jest, powiem Wam, ciekawie, nawet taki dzień jak dzisiaj. Jezus, to powiem Wam dość, nie? Po prostu wychodząc z domu po godzinie już miałam rozładowane obydwa telefony. Gdzieś tam trochę podładowałam, powiem Wam, nawet miałam dzisiaj wizytę w zakładzie pogrzebowym. Możecie się śmiać, możecie mnie krytykować, ale no gdzieś moje przemyślenia też spowodowały to, że tam byłam. Co prawda nie u obcych, u swoich, gdzieś tam nie u obcych ludzi, ale no. Powiem Wam, chyba jestem wręcz przekonana, że raz w tygodniu chciałabym właśnie robić live, na których opowiem Wam o moim bardzo burzliwym, ciekawym życiu, gdzie naprawdę, wiecie co, jak sobie to wszystko pomyślę, to, no to ja sama nie wierzę w to, że ja to wszystko gdzieś tam koło mnie idzie i w dalszym ciągu gdzieś to się dzieje, tak? Bo wiecie. Ogólnie w ogóle nie lubię mówić o moich problemach, o tym, co mnie złego spotyka. Lubię mówić o tym, co jest dobre, dawać pozytywną moc, bo to jest właśnie też jeden składnik, który dorzucam do mojego garnka beauty. Dobry humor, uśmiech na twarzy, szczęśliwą duszę. I słuchajcie, chodzę teraz na szkolenie żywienia na przykład. I też jest to tak ważna sprawa. No właśnie, zeżarłam to, co miałam tutaj. Miałam miskę pełną owoców. I powiem Wam, że ciężko jest o pewnych rzeczach mówić, ale właśnie te life'y. Uratowałoby to mi gdzieś, powiem Wam, dyskomfort niewystawiania czegoś, ponieważ każdy dzień składa się u mnie z jakichś tam ciekawych rzeczy. Nieważne, czy są dobre, czy złe, ale to chyba o to chodzi, nie? Że wtedy mielibyśmy takiego, nie wiem jak to się nazywa, bloga, gdzie na przykład jadę na trening, tak? I co po drodze się zdarza u mnie jadąc na trening? No generalnie to powiem Wam normalnemu człowiekowi, to się nic nie przytrafia, a mi coś zawsze. Na przykład znalazłam pieska, którego Wam też pokażę. Prześliczny piesek znaleziony w lesie, rasowy. No, była masakra z nim, teraz już po 2 tygodniach opieki weterynaryjnej zaadaptował się do nas, jest bardzo szczęśliwy. Oczywiście zaczipowany, bez właściciela. No i na przykład jedna podróż, a jeżdżę często. Tak? Więc coś zawsze się dzieje, gdzieś coś zawsze. Dzisiaj oprócz tych wszystkich złych, jak ja to mówię, emocji, tych takiego ciężkiego dnia, były też fajne chwile. Ponieważ spędziłam je z moimi dziećmi. Byliśmy sobie w międzyczasie zjeść bułkę z kiełbaską. Byliśmy w perfumerii. Tam, powiem Wam, była zachwycająca pani, która po prostu odkryła mój gust w 15 sekund.
I było naprawdę świetnie, bo odnalazłam perfum, o którym zawsze marzyłam, gdzieś go kiedyś wąchałam, a nie mogłam znaleźć. Także słuchajcie, serdecznie Was przepraszam za brak filmików. Wystawiam, coś gdzieś mi się uda nagrać. Postaram się nauczyć właśnie te takie stronki tytułowe robić, żeby to jakoś miało ręce i nogi, a jak nie, to po prostu będę wystawiać tak, jak leci. Nie przycinam tych filmików, bo też nie umiem i chyba nie o to chodzi. Słuchajcie, wiem, że jedni będą chwalić, drudzy będą mówić, że źle, że nie. Słuchajcie, ale co mam powiedzieć? Życie składa się z dobrych i ze złych chwil, a w życiu piękne są tylko chwile i dlatego warto żyć. Spotkamy się na pewno szybko, bo wiem, że tęsknicie za mną. Dziękuję moim kochanym subskrybentom. Jesteście wspaniałymi ludźmi. Do zobaczenia, może już jutro. Naprawdę się postaram znaleźć ten czas dla Was, ale proszę Was o te subskrypcje, dlatego, żeby robić te live, bo będzie szybko i będzie wesoło. Mam też nadzieję, że szybko spotkam się z Kacprem, bo dawno go nie widziałam. Są sytuacje, gdzie tęskni się też za czymś i za kimś. No powiem Wam, chwile są złe i dobre, a tak jak mówiłam, w życiu piękne są tylko chwile, dlatego warto żyć, a te moje chwile są wspaniałe, które są dobre. To one nie są dobre, tylko są po prostu wspaniałe. I przepraszam Was za łzy, ale są szczere. Do zobaczenia, kochani. Bardzo szybko i zapraszam. Łapki w górę. Tylko w górę. Nie chcę łapek w dół. Jak się komuś nie podoba, to niech mnie nie obserwuje. Ale proszę Was, łapki w górę. Tylko w górę. Jak ja to mówię. A o filmiku tym, który właśnie chciałam Wam posklecać i pokazać taką naprawdę super metamorfozę. Pani łącznie z pazurami, brwiami i tak dalej, i tak dalej. I opowiem, co zrobiłam, jak zrobiłam. Może Wam powiem coś więcej. To jeszcze jak zrobię jej brwi. Jesteś umówiony na brwi. Słuchajcie, jestem przeszczęśliwa, że odważyłam się na ten krok. I że powiedziałam to, co powiedziałam. Myślę, że czasami trzeba się po prostu wywalić i będzie tylko lepiej. Dziękuję Wam wszystkim. Łapeczki w górę, kochani, buziaczki. Kocham wszystkich ludzi wspaniałych i tych niewspaniałych też. Każdy zasługuje na miłość i każdy powinien się cieszyć życiem, bo życie jest bardzo, bardzo krótkie. Słuchajcie, jeszcze raz dobranoc.